Ruszył pierwszy etap przebudowy kanału Raduni na terenie Pruszcza Gdańskiego. Celem projektu jest odbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Żuław. Wartość inwestycji około 15,5 miliona będzie zakończona w przyszłym roku. Przetarg na budowę wygrała duńska firma specjalizująca się w robotach związanych ze zbijaniem ścianek szczelnych i pali żelbetowych. Od kilku lat firma realizuje różnego rodzaju projekty hydrotechniczne. Palowanie, bo jest to trzonem jakby firmy i jedną z takich realizacji były pale pod obiekty obwodnicy południowej Gdańska. W tej chwili też realizujemy, kończy się już budowy mostu przez Wisłę w Toruniu, z takich większych, między innymi też palowanie pod cały Stadion Narodowy w Warszawie. W ramach projektu wykonana zostanie kompleksowa przebudowa kanału Raduni na odcinku od granicy miasta Gdańska do mostu przy ulicy Raciborskiego. Prowadzone są już negocjacje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o finansowanie drugiego etapu. Bardzo duże szanse są na to, że będą pieniądze na realizację drugiego etapu, czyli etapu, my to tak nazywamy, miejskiego, czyli od mostu w ciągu ulicy Raciborskiego do mostu w ciągu ulicy Wojska Polskiego. I to by zakończyło całą przebudowę kanału Raduni, bo miasto Gdańsk też realizuje na swoim odcinku. Czyli cały kanał Raduni będzie odnowiony, zabezpieczony, nie będzie dalej stwarzał zagrożenia powodziowego. Jest to rekordowe dofinansowanie ze środków zewnętrznych, jakie udało się pozyskać powiatowi gdańskiemu w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Remont kanału Raduni to jedna z najważniejszych inwestycji w skali całej metropolii. Polecamy również zobaczyć kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław, a także otwarty bieg przełajowy Doliną Raduni i Motławy. Oglądaj nas na Facebooku na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.